Wszyscy zgodnie twierdzą, że to będą najważniejsze wybory po 1989 roku, a to będzie najważniejsza przedwyborcza debata w województwie śląskim. Jaki plan na politykę społeczną, mieszkalnictwo, górnictwo, energetykę i uchodźców mają kandydaci największych komitetów wyborczych w okręgu katowickim? O tym przekonamy się w piątek 6 października o godzinie 20 w telewizji TVS. Fatima Orlińska. Do konfrontacji na argumenty staną przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy, Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Udziału w debacie nie potwierdzili kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Ci, którzy przyjęli zaproszenie, jednoznacznie twierdzą, że partia rządząca nie podejmuje rozmów, których ich zdaniem się boi. PiS po prostu się boi debatować, no boją się przegranej. Pamiętają, co było wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński stanął do debaty z Donaldem Tuskiem. Boją się takiej powtórki, że Mateusz Morawiecki staje do debaty z gramatyką i dostaje po prostu baty, nomen omen. Na niespełna 2 tygodnie przed ostatecznym starciem przy urnach wyborczych debata jest tym elementem kampanii, która może jeszcze wpłynąć na wynik wyborów w okręgu katowickim i przekonać do konkretnych ugrupowań nieprzekonanych dotychczas wyborców. Dla kandydatów to ważny punkt ostatniej prostej. Sondaże pokazują, że między 6 a 9% osób w ostatnim momencie może jeszcze zmienić decyzję, na kogo ostatecznie odda głos. To z jednej strony pokazuje tragizm obecnej sytuacji w Polsce, dlatego że osoba powinna, wydaje mi się, już wcześniej znaleźć przynajmniej te parę chwil, żeby zapoznać się z programami partii, a jeżeli no nie ma tego czasu, bo duże partie robią wszystko, żeby ograniczać ciosy od oponentów, no to jest tak naprawdę sprawa otwarta i my walczymy o każdy głos. Debata będzie składać się z kilku rund. W tych, w których pytania komitetom wyborczym zada prowadzący, kandydaci będą prezentować swoje stanowiska w kwestiach podatków, polityki społecznej, górnictwa i energetyki oraz spraw światowych. Polska scena polityczna jest tak bardzo zróżnicowana, że odpowiedzi na to samo pytanie mogą być bardzo różne i pewnie będą bardzo różne podczas naszej debaty, ale ja się cieszę, że różnorodne komitety wezmą w niej udział, bo nasze społeczeństwo też jest bardzo zróżnicowane, a biorąc pod uwagę, że kilkadziesiąt, co najmniej 40% Polaków zwykle nie chodzi na wybory, to być może obejrzenie takiej debaty pozwoli wyrobić sobie zdanie na najważniejsze tematy dotyczące naszego życia i jednak zachęci do tego, żeby 15 października zagłosować. Znaczący głos w nadchodzących wyborach może należeć do kobiet. O frekwencję tej części wyborców walczą kandydatki wielu ugrupowań. Jak same mówią, debaty są kluczowe w wielotygodniowej kampanii wyborczej. Jako kobiety jesteśmy ponad 50% społeczeństwa stanowimy i też chcemy mieć wpływ w połowie na to, jak wygląda i kształtuje się polityka naszego państwa. Dlatego tak, kwestia i praw kobiet, ale także naszego punktu widzenia na kwestię obronności, transformacji, ochrony środowiska. Bez względu na różnice poglądów, wszyscy uczestnicy naszej debaty jednomyślnie przyznają, że taka wyborcza dyskusja stanowi istotę demokracji. My mamy taki problem z polską kampanią, że coraz więcej jest krzyczenia do własnych wyborców, że nie ma takiego realnego starcia poglądów, każdy coraz bardziej mówi do swoich. Więc dla mnie taka debata to jest szansa, żeby w końcu merytorycznie zmierzyć się na programy, na pomysły na Polskę i to jest ważne. Debata będzie transmitowana na żywo w telewizji TVS w piątek 6 października o godzinie 20 i jednocześnie w naszych mediach społecznościowych. Internauci będą mieli możliwość zadawania w komentarzach pytań kandydatom.